Jedyne co, to jeśli chodzi o pogodę, to mnie martwi, że ciągle odjeżdżamy mecz i gdzie musimy tak naprawdę w półtorej godziny przygotować tor. A tak, to ogólnie cieszę się z tego, jak chłopcy pojechali, bo wszyscy pojechali równo i to cieszy przed kolejnymi spotkaniami. No ciężkie spotkania dla nas, dla Beniaminka to są na pewno bardzo ciężkie spotkania. Przyjeżdżamy do drużyny, która no, jest mistrzem Polski i podejrzewam, że taki cel ma na ten sezon również, więc my mamy, jakby walczymy zupełnie o co innego. Nasze pozycje w tabeli też każdego zadowala zupełnie co innego, tak? Więc oczywiście nie to, że przyjeżdżamy, jest trudny rywal i się poddajemy. Nie, liczymy na to, że mecz uda nam się dobrze wejść w mecz i znaleźć odpowiednie przełożenia i ścieżki na torze, jak to miało miejsce na przykład w Lesznie i jesteśmy wtedy w stanie odjechać dobre zawody. Myślę, że taka jakby ta dyspozycja, którą zaprezentowali dzisiaj zawodnicy, to oczywiście dla nas, dla sztabu jest zadowalająca i życzyłbym sobie, żeby w kolejnych spotkaniach chłopcy dysponowali taką formą. Największy pozytyw? Powiem szczerze, że zadowolony jestem dzisiaj w miarę z młodzieży, która pojechała. No, te punkty, które zrobiły na wyjeździe, to są dobre punkty. Żeby to było w tych następnych meczach tak, a może widać, że może być jeszcze lepiej. No gdzieś tam takie pojedyncze przebłyski, te trójki. To, że gdzieś właśnie zdarzyło się to gdzieś w ostatnich biegach, tak? Te odpowiednie dobranie przełożeń i tak dalej, czyli te poszukiwania były i gdzieś w pewnych momentach były trafione. Mówię, że trzeba tylko z tego wyciągnąć wnioski, żeby w tych meczach wyjazdowych następnych zrobić to odpowiednio wcześniej, żeby nawiązać walkę od samego początku i walczyć o zwycięstwo. No, mieliśmy zdecydowanie problem ze startem. Czasami nawet jak się udało ten start wygrać, no, było tak, że źle obieraliśmy te ścieżki, tak? No ale cieszy mnie na przykład to, że pojedyncze biegi, że gdzieś tam Krzysiek Kasper, który męczył się i w tym 14 biegu pojechał naprawdę dobry bieg i wygrał z zawodnikami, którzy tych biegów dzisiaj powygrywali sporo, czyli coś znalazł. I tak jak mówię, liczę, że to będzie procentowało w meczach wyjazdowych, w tych, których się będzie decydowało utrzymanie w Ekstralidze.